Krzesła poszły w kąt, a ich miejsce zajęły pompowane piłki rehabilitacyjne. Na taki pomysł wpadła wychowawczyni klasy szóstej podczas szkolenia z neurodydaktyki. Pomysł zrealizowała dzięki rodzicom ucznia, którzy kupili piłki. Także dla nauczyciela. Przede wszystkim dzieci mogą sobie zapewnić taki ruch w czasie samego siedzenia. Siedzenie na piłce jest siedzeniem czynnym. Nie jest to takie siedzenie bierne jak na krześle, tylko siedzenie czynne, podczas którego pracują mięśnie, które utrzymują jakby automatycznie kręgosłup w prawidłowej postawie. Dla samych uczniów jednak to nie walka z wadami postawy w siedzeniu na piłkach jest najważniejsza, a to, za co całym pokoleniom uczniów zwracano uwagę. Któż w szkole nie słyszał: nie wierć się, siedź spokojnie. W szkole w Gulczu jest to zupełnie legalne i wynika ze zrozumienia potrzeb dzieci. Można się trochę pobujać, poskakać. Jak mamy też godzinę wychowawczą, to robimy też ćwiczenia relaksacyjne. Lepiej jest siedzieć na piłce, gdyż można siedzieć swobodnie, a na krześle siedzimy w jednej pozycji cały czas. Na piłce można na przykład sobie skakać, a już na krześle się nie poskacie. Ale krzesła w sali nadal są. Nie zniknęły na wypadek, gdyby ktoś miał gorszy nastrój i na balansowanie na piłce ochoty nie miał. Jednak z tej opcji zarówno uczniowie, jak i nauczyciele prowadzący zajęcia w tej sali korzystają niezmiernie rzadko. Uczniowie klasy szóstej do innowacyjnych siedzisk po blisko 2 miesiącach korzystania już się przyzwyczaili. Nie bawią się tymi piłkami, bo to już ten etap jest za nimi. I już teraz wyrabiają sobie właśnie tą postawę, to czucie tych mięśni głębokich. A to dzięki temu, że choć na początku trzeba się pilnować, żeby utrzymać równowagę, to po jakimś czasie mięśnie się do tego przyzwyczajają i uczniowie nie muszą już podczas lekcji myśleć o tym, by z piłki nie spaść. Automatycznie też siadają w sposób zdrowszy dla kręgosłupa.